Aurelia Sobczak, portal WWL24, najważniejsze informacje powiatu wołomińskiego. Witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Gościnie, w miejscu szczególnym na mapie Polski, w Archiwum Akt Nowych. Ja mam przyjemność rozmawiać z zastępcą dyrektora, panem Mariuszem Olczakiem. Wiem, że to jest szczególny czas. Może rok temu był bardziej szczególny, bowiem placówka została powołana w 1919 roku do życia przez naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego. A ja chciałam się teraz pana zapytać, jak to jest na co dzień pracując w tym miejscu i obcując z tak ważnymi dokumentami dla wszystkich Polaków? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No oczywiście Archiwum Akt Nowych to centralne archiwum państwa polskiego. Obcujemy na co dzień z tymi wyjątkowymi historycznymi dokumentami, których z 1920 roku z okresu Bitwy Warszawskiej zostało w naszym zasobie całkiem sporo. Mimo tego, że po powstaniu warszawskim Niemcy spalili z premedytacją Archiwum Akt Nowych przy ulicy Rakowieckiej. Te zbiory, które zostały z 20 roku, ocalały między innymi na Jasnej Górze i będziemy je w tym roku pokazywać. Myślę, że przy pomocy i dzięki Państwa zaangażowaniu i temu reportażowi pokażemy te najcenniejsze zbiory, które dotyczą roku 20. Bez Archiwum Akt Nowych nie można opisać roku 20, bo tutaj znajdują się spuścizny Józefa Piłsudskiego, Rydza Śmigłego, rządu polskiego, czyli Prezydium Rady Ministrów, Urzędu Rady Ministrów i wszystkich tych instytucji, które wówczas w dwudziestoleciu międzywojennym były instytucjami centralnymi. No właśnie, bo ja jeszcze nie zdążyłam Państwu powiedzieć, że to zaproszenie i ta gościna dla nas jest bardzo cenna, dlatego że portal WWL24 od jakiegoś czasu przygotowuje się do takiej bardzo dużej uroczystości, stulecia obchodów Bitwy Warszawskiej, dlatego tym bardziej to spotkanie jest dla nas cenne. Będzie bardzo dużo dokumentów i proszę mi powiedzieć, a takie najcenniejsze dokumenty, takie białe kruki, które powodują, że dostajemy gęsiej skórki, które się tutaj znajdują. No oczywiście dokumenty rady regencyjnej, dokumenty, które jakby stanowiły polską państwowość poszczególnych urzędów centralnych, poszczególnych ministerstw, jak i osób, które kierowały tymi urzędami zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po II wojnie światowej, ale także w II wojnie światowej. Te dokumenty dotyczą z jednej strony całego państwa polskiego, ale z drugiej strony dotyczą takich miejscowości jak Wołomin i miejscowości innych, które otaczają Warszawę. Tutaj możemy znaleźć dokumenty zarówno do tej wielkiej polskiej centralnej historii, jak i do tej wielkiej lokalnej historii, bo bez jednej i bez drugiej nie byłoby naszego państwa. Naszą wielką ojczyznę tworzą nasze małe ojczyzny, dlatego tutaj tak się upominamy o tą naszą ziemię wołomińską, która no, szczególnie nam jest bliska. Kilka odcinków zostało już nakręcone z panem Jarosławem Stryjkiem, zresztą pracownikiem Akt Nowych. No dobrze. Rozumiem, że będziemy mogli zejść do archiwum i zobaczyć te przestworza, gdzie się znajdują te cenne dokumenty, bo one są tak cenne. Nie wiem, czy tutaj kamery biorą. Proszę Państwa, mamy tutaj te dokumenty, które są w teczkach, ale zostaną rozpakowane. Nie tutaj, nie w tym momencie, dlatego że to jest specjalna procedura. One są tak cenne, są kruche, bo mają swoje lata, więc specjalna procedura. Jak zostaną przygotowane, również je sfilmujemy. Ja nie ukrywam, że mam drżenie rąk, że już nie mogę się doczekać. Chciałabym dotknąć, ale wiem, że nie wolno. Nie wolno dotykać i bardzo dobrze, bo no, tak cennych materiałów nie można zniszczyć. One muszą przetrwać nie tylko na to stulecie, które będzie, ale na dwustulecie i tak dalej dla potomnych. Dokładnie. Dotykać nie można w warunkach niezabezpieczonych, bo pamiętajmy, że archiwum jest nie tylko po to, żeby przechowywać, gromadzić w magazynach, ale także po to, żeby udostępniać te dokumenty. Te najcenniejsze my udostępniamy oczywiście w pracowni naukowej w postaci choćby mikrofilmów, coraz częściej skanów. I w tym momencie można dotknąć tej historii bezpośrednio u siebie w domu na komputerze, niekoniecznie przychodząc tutaj, bo oczywiście udostępnianie tych najważniejszych dokumentów jest objęte szeregiem procedur, a szczególnie w tych czasach jest to utrudnione, więc zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym zasobem także za pomocą portalu, ale także za pomocą portalu Szukaj w archiwach.
jestem szczęściarą, bo jestem tak blisko, mogę, mogę prawie dotknąć. Czuję tą energię tych lat, a Państwo będziecie mogli poczuć nie tylko energię, ale całą mądrość, całą taktykę, no i może się przenieść dzięki tym dokumentom wstecz i pomyśleć o tych, którzy wywalczyli dla nas to nasze piękne dziś. Tak, my naszą służbę archiwalną, bo to jest służba archiwalna, w wymiarze jakby zabezpieczenia naszej niepodległości, naszej państwowości, ukierunkowujemy w stronę zachowywania tych dokumentów, bo dokumentów to pamięć narodu, pamięć rodzin, pamięć nas wszystkich. Bez tej pamięci nie będziemy w stanie za 100, za 50 lat opowiedzieć tej samej historii, już bez nas, ale tej samej historii przez kogoś innego, na 150. rocznicę czy na 200. rocznicę Bitwy Warszawskiej, która no, działa się także na terenie powiatu wołomińskiego. Panie dyrektorze, czyli w drodze z przeszłości, w teraźniejszości ku przyszłości. Dokładnie. Czy ja mogę dać się porwać na spacer po archiwum? Bardzo proszę, zapraszamy i pokażemy co najcenniejsze. Szanowni Państwo, ruszamy w drogę. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej wspominałam, no mam to szczęście i te dokumenty są tutaj w zasięgu mojego wzroku. Trochę Państwu o nich poopowiadam. Tutaj mam fragment gazety, a to są tak zwane druki ulotne. Ale wcale nie są ulotne, bo te teksty, które Państwo przeczytacie, to są trwałe teksty, chociaż druk ulotny. Ale gazeta, Goniec z Warszawy. Uwaga, uwaga. Warszawa, 17 dzień sierpnia 1920 roku. I jakie są tytuły? Pomyślny bój o Warszawę. Radzymin, mocno w naszych rękach. Ciężkie straty u bolszewików. Niebezpieczeństwo dla Warszawy uchylone. Prezydent ministrów Witos w Poznaniu. Generał Wrangel idzie na Kijów. Szanowni Państwo, trochę zadrżał mi głos, ale to nie dlatego, że się pomyliłam, a jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. A tych dokumentów jeszcze mam dużo, więc nie wiem, co będzie już na sam koniec. Więc fragmencik o Radzyminie Państwu przeczytam. W rejonie Warszawy dnia 14 bieżącego miesiąca nieprzyjaciel atakował uporczywie odcinek Zegrza, Radzymina, Okuniewa i Leśniakowizny. Nasze ziemie. Do silnego napięcia dochodziło pod Radzyminem, który parokrotnie przechodził z rąk do rąk. Dnia 15 bieżącego miesiąca w południe po ostrej walce Radzymin został ostatecznie przez nas opanowany. Nieprzyjaciel poniósł straty w zabitych i rannych. To są informacje z Gońca Warszawy, natomiast ja od pana Jarosława Stryjka wiem, że to jest informacja niepełna, dlatego że tak naprawdę Radzymin został uwolniony wieczorową porą.